Błogosławiony niech będzie nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Chciałem zapytać, jak często zdarza nam się nie dotrzymać słowa? Że wypowiadamy jakieś słowo, jakieś postanowienie, składamy obietnicę, dajemy komuś słowo i niewiele potem z tego wynika. Nasze słowa się nie zawsze urzeczywistniają. I oczywiście zawsze mamy jakieś tam wytłumaczenie, że okoliczności się zmieniły, że sił nam zabrakło albo możliwości, albo że ktoś inny nam przeszkodził. Koniec końców zdarza się tak, że nasze słowa wypowiedziane w modlitwie przed Bogiem, albo w rozmowie z kimś, albo podpisane w jakiejś umowie, nie urzeczywistniają się, nie stają się ciałem, pozostają tylko pustą deklaracją. Zupełnie inaczej jest u Boga. Gdy Bóg jakieś słowo wypowiada, to pilnuje tego, żeby to słowo się spełniło. I to, co Bóg powiedział, to się spełnia. Nie tak dawno mówiliśmy dużo o wcieleniu Syna Bożego Jezusa Chrystusa i czytaliśmy takie słowo z Ewangelii Jana z 1 rozdziału, 14 werset. A słowo ciałem się stało, pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę. U Boga tak to jest, że słowo zawsze staje się ciałem, urzeczywistnia się, spełnia się. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zaczerpnęli z tego najwyższego, najlepszego przykładu i byśmy porozmawiali o naszym naśladowaniu Boga w dotrzymywaniu słowa. Więc jak to słowo stało się ciałem, jeśli chodzi o Boga, który wypowiedział swoje słowo odnośnie posłania Syna Bożego na ten świat. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Ewangelię według świętego Jana i byśmy razem rozważyli te pierwsze wersety od 1 do 14. Przejdziemy przez to słowo, ponieważ ono daje nam pewien wzorzec, jak to może się dziać również w naszym życiu, jak powinno się dziać w naszym życiu, żeby słowo stawało się ciałem. I tutaj czytamy w pierwszych dwóch wersetach. Na początku było słowo. Słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Początkiem wszystkiego u Boga jest Słowo Boże. Bóg wszystko uczynił na podstawie swojego słowa. Wypowiedział słowo i to słowo się działo. Bóg zawsze stwarza wszystko mocą swojego słowa. Z niczego słowem powołuje do życia, powołuje do istnienia. Bóg daje słowo, a potem spełnia to słowo. Stoi na straży tego słowa, żeby to słowo się wypełniło. I to jest bardzo ważna wskazówka dla nas, którzy mamy problemy z tym, że czasem wypowiadamy jakieś słowo, a potem go nie spełniamy. To jest bardzo ważna lekcja dla nas, żebyśmy może mniej mówili, ale gdy już coś mówimy, gdy coś deklarujemy, wypowiadamy, żebyśmy dotrzymywali słowa. Bywa niestety tak, że w relacjach z najbliższymi, czy w pracy zawodowej, czy w jakichś innych, również tutaj w zborze nam się zdarza, że coś tak pięknie deklarujemy, coś tak pięknie wypowiadamy, wiele mówimy, a mało robimy. Bywa też tak, że czasem coś robimy bez
słowa, że nasze działanie nie zostaje poparte słowem, namysłem, tylko jest działaniem jakby w wyniku jakiegoś zdarzenia, pod wpływem emocji. Robimy coś, nawet nasi najbliżsi są zdziwieni, że my coś takiego robimy, bośmy nic nie mówili na ten temat, że tak zrobimy. I tu nagle coś robimy. Jakiś impuls spowodował, że coś robimy i nawet nie myślimy, co z tego może wyniknąć. U Boga najpierw jest słowo. W Grece tam jest, że można było to przetłumaczyć, że na początku jest słowo. To słowo jest u Boga, Bogiem jest słowo. I bardzo ważne, bracia i siostry, żeby u podstaw wszystkiego, co w naszym życiu, najpierw było Słowo Boże. Żeby to Słowo Boże uruchamiało, zapoczątkowywało wszystko w naszym życiu. Żeby ono było podstawą, żeby nasze działanie, nasze całe życie, gdyśmy już Boga poznali, żeby ono było opierane o Słowo Boże. Wszystko dzięki Niemu się stało i z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego. Czytamy w przekładzie Biblii Ewangelicznej ten fragment. Więc werset trzeci mówi nam, że z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Niego, bez Słowa. Pomyślmy, jak wiele rzeczy zaistniało w naszym życiu i się skończyło. Były wspaniałe chwile, wspaniałe przeżycia, były jakieś tam wspaniałe osiągnięcia, były i się skończyły. I tylko gdzieś tam wspominamy coś, co kiedyś było. Jak wspaniałą mieliśmy społeczność z Bogiem, jak wspaniałe rzeczy robiliśmy, jak się poświęcaliśmy, ale dzisiaj już jakby tego nie ma. Ileż różnych wspaniałych deklaracji padło i ile rzeczy zaczęliśmy w naszym życiu, ale jakoś nie potrafimy w tym wytrzymać. Tu jest powiedziane coś bardzo interesującego, że z tego, co istnieje, nic nie stało się bez słowa. Wiele z tego, co już nie istnieje, stało się bez słowa. Właśnie dlatego, że bez słowa się zaczęło, to już to nie istnieje, to już tego nie ma. Bo bez słowa Bożego, tu mamy cały czas na uwadze Słowo Boże, to wszystko jest kruche, wszystko jest tymczasowe. Trwałość zyskujemy przez Słowo Boże. I jeśli chcemy, żeby w naszym życiu rzeczy trwały, żeby były stałe, żeby nie zależały od pogody, nie zależały od pory roku, ale żeby były stabilne, to potrzeba, żeby początkiem, żeby źródłem tego było Słowo Boże. Z tego, co istnieje, nic nie stało się bez Słowa. I gdy myślimy o tym, co Bóg ustanowił, co Bóg zadecydował, słowem swoim stwierdził, to się zadziwiamy, że to cały czas istnieje. Zima i lato, zobaczcie, co za stabilność, ponieważ Bóg tak kiedyś powiedział i tak się dzieje. I dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustanie, jak Biblia mówi, nie ustanie ten cykl różnych rzeczy ustanowionych przez Boga. To, co ludzie wymyślili, to, co ludzie ustanowili, nie dbając o to, żeby to oparte było o Słowo Boże, to dzisiaj mówimy o minionych cywilizacjach, mówimy, oglądamy czasem jakieś ruiny czegoś tam, co kiedyś tam było tworzone z tą myślą, że to będzie zawsze. I guzik, prawda, nic nie jest na tej ziemi trwałe, jeśli nie jest oparte o Słowo Boże. Więc niech to będzie dla nas taka ważna wskazówka, że jeśli chcę, żeby w moim życiu coś trwało, to potrzebuję to oprzeć o Słowo Boże. 4, 5 werset. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Światło zaś świeci w ciemności i ciemność go
nie ogarnęła. Znamy wiele słów, które nie niosą niczego dobrego. Nasłuchaliśmy się takich słów, które były dla nas przykre, które nas jakoś zdołowały, które chciały jakąś destrukcję, śmierć. Dużo takich słów dzisiaj pada wokół nas. Słowo, o którym czytamy, to słowo, w którym jest życie. Słowo, które stwarza. Słowo, które jest pozytywne. Słowo, które jest światłem ludzi. Takie jest właśnie Słowo Boże. Ono stwarza, ono uzdrawia, podnosi na duchu. Ono nadaje właściwy kierunek. Ono ma w sobie życie. I chodzi o to, żebyśmy pragnąc tego, co Boże w naszym życiu, właśnie takimi słowami się posługiwali. Kiedyś anioł powiedział do apostołów zwolnionych z więzienia, żeby szli, wystąpili w świątyni i głosili wszystkie te słowa, które darzą życiem. Takie słowa mamy nieść. Takimi słowami powinniśmy się posługiwać, ponieważ Bóg takim słowem się posługuje. Słowo Boże jest światłością dla naszych nóg, jak czytamy w psalmie. Słowo Boże oświeca nas. Słowo Boże pozwala nam się orientować w tym, co się dzieje. Słowo daje życie. Miejmy w tym słowie też tę zachętę do tego, żeby uważać na to, jakiej jakości są nasze słowa. Gdy odnosimy się do siebie wzajemnie, gdy rozmawiamy w pracy, rozmawiamy gdzieś tam z ludźmi w urzędzie, na ulicy, żeby z naszych ust wychodziły tylko dobre słowa. Słowa, które mogą wnieść coś pozytywnego w życie innych ludzi. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, czytamy werset 6. Miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie był on światłem, miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. Integralnym elementem urzeczywistnienia się Słowa Bożego, tej obietnicy posłania Mesjasza, właśnie był Jan Chrzciciel. On miał zaświadczyć, on miał wypowiedzieć, ogłosić to, że Słowo Boże się spełnia. Jan był ważnym elementem tego urzeczywistnienia się Słowa Bożego. I co możemy wywnioskować z tego faktu, że zanim Słowo stało się ciałem, zanim to się urzeczywistniło, zostało to ogłoszone wcześniej przez posłanego Jana Chrzciciela. Otóż uczymy się z tego, że Bóg zanim coś robi, zanim się Jego Słowo urzeczywistnia, wcześniej posyła kogoś, kto ogłasza Słowo Boże, kto obwieszcza to. To nie dzieje się tak nie wiadomo skąd. To zawsze jest ogłoszone. Przed każdym ważnym wydarzeniem Bóg wcześniej zapowiadał to, co się stanie. I stało mnóstwo przykładów w Biblii, że właśnie Bóg posyłał jakiegoś proroka albo posyłał jakiegoś anioła, który ogłaszał: za rok o tej porze będziesz miała syna. No czemu? To mogłaby mieć syna, po co to było ogłaszać? 70 lat przejdzie nad wami, będziecie w niewoli, a potem... No to by mogli, 70 lat by byli w niewoli, a potem by zostali uwolnieni i tak dalej. Dlaczego Bóg za każdym razem, gdy miał coś zrobić mocą swojego słowa, wcześniej to ogłaszał? Właśnie po to, żebyśmy my wszyscy zadziwiali się nad tym, że Bóg właśnie spełnia swoje słowo. Żeby Bóg miał chwałę z tego, że się spełniają Jego słowa. I to właśnie jest bardzo ważne, żebyśmy mieli to na uwadze, że spełnianiu się czy urzeczywistnianiu się Słowa Bożego towarzyszy wcześniejsze ogłoszenie tego Słowa.
Zawsze, jeśli Bóg chce w naszym życiu coś zrobić, to potrzeba, żeby dotarło do nas wcześniej Słowo, żeby to Słowo było ogłoszone, żebyśmy na podstawie tego Słowa działali, żebyśmy się spełnienia tego Słowa spodziewali w naszym życiu. Żeby nie było tak, że nie wiemy, co się dzieje, nie wiemy, skąd to się dzieje, nie wiemy, co będzie jutro. Chrześcijanie to ludzie, którzy mają Słowo i to Słowo ogłoszone, zwiastowane im prywatnie do różnych takich osobistych spraw, ale także do ogólnych, do zboru, do Kościoła całego, że to Słowo nam świeci i nas prowadzi. Dlatego też mamy tutaj ten przykład, że zanim Jezus się pojawił nad Jordanem, był ochrzczony, zanim rozpoczął swoją publiczną działalność, Jan ogłosił. Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. 10, werset 11. Przebywał na świecie i dzięki niemu świat powstał, ale świat go nie poznał. Przyszedł do swego, swoi go jednak nie przyjęli. Mogłoby się wydawać, że skoro Słowo stało się ciałem, to wszyscy powinni się tym zachwycić. Wszyscy powinni, Bóg spełnił swoje słowo zapowiedziane już w pierwszej Mojżeszowej. Aleluja, Bóg spełnił swoje słowo, Syn Boży jest pośród nas. Wszyscy powinni się w Izraelu tym zachwycić. A jednak było inaczej. Przyszedł do swoich, słowo ciałem się stał. Syn Boży się objawił, a ludzie go nie przyjęli. Nie przejęli się tym słowem. I tak właśnie jest do dzisiaj, co też z jednej strony jest smutne, a z drugiej zadziwiające, że jak można tak reagować na objawienie się, na urzeczywistnienie się Słowa Bożego. Ale tak właśnie jest i dzisiaj, że tak niewielu ludzi przejmuje się Słowem Bożym. I nie myślę tutaj w tej chwili o ludziach niewierzących. Myślę tutaj o nas wierzących, że słuchamy Słowa Bożego, że jest ono nam zwiastowane, że widzimy w życiu innych ludzi, że Słowo Boże się spełnia, że mamy świadectwo Pisma, że Słowo Boże wypowiedziane się spełnia. Posłuchamy, jednym uchem wleci, drugim wyleci. I dalej wszystko jest tak samo. Nie przejmujemy się tym słowem. Jeden młody wierzący kiedyś powiedział, moim problemem nie jest to, że ja nie wiem, co mam robić. Moim problemem jest to, że ja tego nie robię. To jest właśnie ten problem, że słuchamy Słowa Bożego na nabożeństwie i nawet się z nim zgadzamy. I jesteśmy przekonani, że rzeczywiście to jest Słowo Boże, które się odnosi do nas. Ale tego słowa nie wprowadzamy w życie. On przebywał na świecie. Dzięki niemu świat powstał. Ale świat go nie przyjął. Ważne jest, żebyśmy to rozumieli, że brak zachwytu Słowem Bożym wśród tłumów nie udaremnia spełnienia się Słowa Bożego. To nie jest tak, że jeżeli ludzie przyjmują coś, przejmują się czymś, to wtedy się to spełnia. A jak ludzie nie przyjmą słowa, to ono nie będzie działać i się nie spełni. I Bóg nie dotrzyma swojego słowa. Syn Boży przyszedł i swoją misję wykonał, niezależnie od tego, ilu ludzi go przyjęło, ilu ludzi się przejęło, uwierzyło w Niego. On spełnił to, co było celem Jego przyjścia na ten świat. Swoi Go nie przyjęli, lecz tym wszystkim, którzy Go przyjęli, dał przywilej stania się dziećmi Boga, tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy narodzili się nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. I to jest ta piękna prawda, którą często cytujemy, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przez przyjęcie Syna Bożego, przyjęcie Słowa Bożego, stajemy się dziećmi Bożymi. Otrzymujemy ten przywilej nazywania się
dziećmi Bożymi, otrzymujemy to prawo, by zwać się dziećmi Bożymi. Bo jak wiadomo z Biblii, nie wszyscy ludzie są dziećmi Bożymi. I nie wszyscy faktycznie mają prawo mówić do Boga Ojcze. Wiele ludzi dzisiaj w Polsce, mówiąc Ojcze nasz, który jesteś w niebie, wypowiadają bezprawne słowa. Bo takie prawo, by mówić do Boga Ojcze, mają tylko ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, którzy uwierzyli w Niego, którzy narodzili się na nowo. Dla takich ludzi Bóg jest Ojcem, dla innych nie jest Ojcem. Chciałbym, żebyśmy też tutaj zobaczyli bardzo ważną prawdę dotyczącą znaczenia bycia dzieckiem Boga. Kto jest dzieckiem Bożym, ten będzie trwał na wieki, ten żyje na wieki, ten należy do Boga na wieki. Kto nie jest dzieckiem Bożym, to może być jakiś czas gdzieś tam w kościele, wchodzić na jakieś nabożeństwa, Biblię sobie poczytać, może się interesować tą czy tamtą jakąś dziedziną wiary, ale nie będzie trwał na zawsze, przeminie. Przeminie jego związek z Bogiem któregoś dnia, skończy się jego wspólne śpiewanie, uwielbianie, uczestnictwo w nabożeństwach i tak dalej. Skończy się to, co robi, bo nie jest zrodzony z Boga, nie jest zrodzony z Ducha Świętego, nie jest odrodzony. To, co rodzi się z krwi, co się rodzi z woli ciała, co się rodzi z woli mężczyzny, przeminie któregoś dnia. Tylko ci, którzy się narodzili z Boga, trwają na wieki. Więc kto chce żyć wiecznie, musi się narodzić na nowo, jak mówił Pan Jezus. I nie znaczy, że to nasze życie ludzi zrodzonych z Boga jest takie świetlane, wspaniałe zawsze, ale cechą Jego jest to, że trwa, że jest. Gorzej, lepiej, łatwiej, trudniej, ale jesteśmy z Nim, jesteśmy w Nim, bo się narodziliśmy z Boga. Pan Jezus kiedyś mówił, kiedy rozmawiał z Żydami w 8 rozdziale Ewangelii Jana, o tym czytamy, i użył obrazu niewolnika i syna. W tamtych czasach w różnych domach były dzieci w domu i służba, niewolnicy. Ci niewolnicy, ci słudzy przez jakiś czas byli w danym domu. Mieli coś tam odsłużyć, albo mieli jakiś okres, kiedy właśnie podlegali jako niewolnicy danym panom, a potem odchodzili. Żaden sługa nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze, mówił tam Jezus. Ktoś jest dzieckiem, to pozostaje dzieckiem na zawsze. Tak właśnie jest i z nami, jako dziećmi Bożymi, że gdy przez wiarę w Jezusa Chrystusa zostaliśmy usynowieni, nazwani dziećmi Bożymi, przyjęci jako dzieci Boże, to jesteśmy Jego dziećmi na zawsze. To jest błogosławiona prawda, wspaniała prawda. Nasze chwilowe złe zachowanie, jakiś chwilowy upadek nie sprawia, że przestajemy być dziećmi Bożymi. Tak jak nasze błędy życiowe nie sprawiają, że przestajemy być dziećmi naszych rodziców. Możemy być złymi dziećmi albo lepszymi dziećmi, ale jesteśmy dziećmi, bo to wynika z urodzenia i tak samo jest z nami. Więc kto chce żyć wiecznie, potrzebuje narodzić się na nowo, narodzić się z Boga zrodzony. I werset 14. Słowo zatem stało się ciałem. Pełne łaski i prawdy zamieszkało wśród nas i zobaczyliśmy Jego chwałę. Chwałę jako jedynego zrodzonego, który pochodzi od Ojca. Żadne słowo, które wypowiedział Bóg, nie jest pusto brzmiącym hasłem. Tak jest z moim słowem, czytamy w 55 rozdziale Izajasza, 11 werset. Tak jest z moim słowem, które wychodzi z moich ust, nie wraca do mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę i spełnia pomyślnie to, z czym je wysłałem. Słowo Boże stało się ciałem, to znaczy, że się urzeczywistniło. I Słowo Boże, ponieważ trwa na wieki, ono i dzisiaj się spełnia. Gdy jest ogłoszone, gdy jest zwiastowane, gdy jest wypowiedziane,
to słowo ma tę samą moc i spełnia się i dzisiaj. I chciałem, żebyśmy po prześledzeniu tego procesu, jak słowo stało się ciałem na podstawie właśnie początku Ewangelii Jana, zobaczyli pewien kierunek, zobaczyli pewien mechanizm, jak słowo ma stawać się ciałem, czyli się urzeczywistniać, spełniać w naszym życiu. Jaki jest klucz do tego, żeby tak się właśnie działo. Ta nauka, czy ta duchowa zasada może dotyczyć bardzo różnych spraw w naszym życiu. Oczywiście nie jesteśmy w stanie tutaj wszystkich takich spraw wymienić, ale może jakieś parę przykładów, jak słowo ma się stawać ciałem w naszym życiu. Na przykład sprawa związku małżeńskiego, relacji małżeńskich, relacji rodzinnych. To jest taka sfera, w której pragniemy, w której potrzebujemy, aby słowo stawało się ciałem, prawda? Gdy dwoje ludzi postanawia, daje sobie słowo, że będą się miłować, szanować, że będą się kochać, że będą żyli razem, że będą służyli Bogu, jak mówimy o chrześcijańskim małżeństwie. I właśnie w tej sferze, w tej dziedzinie, jakże bolesne jest to, gdy słowo nie staje się ciałem, gdy słowo się nie spełnia, gdy już po paru miesiącach widać, że on nie dotrzymuje tego słowa albo ona. Jak w sferze relacji, budowania relacji małżeńskich, pielęgnowania tych relacji, jak brakuje urzeczywistnienia się słowa. Jakie jest to przykre, gdy deklaracje, że będziemy razem służyć Bogu, że będziemy razem żyć dla chwały Bożej, że będziemy żyć tak, żeby nasze małżeństwo było pożyteczne, nasza rodzina, żeby była użyteczna dla innych. Jak jest to przykre, gdy potem te słowa się nie urzeczywistniają. Inna sfera, w której tak bardzo brakuje nam nieraz tego, że słowo się nie staje ciałem. Mamy różne problemy z grzechem, problemy z różnymi uzależnieniami i nieraz wypowiadamy słowa, że już tego więcej nie będziemy robić, że zrywamy z tym grzechem, że postanawiamy, że już będzie teraz inaczej. Teraz był 1 stycznia niedawno, może w tę noc mówiliśmy sobie, już więcej tego nie będę robić, już koniec z tym, już się nie będę więcej denerwować, już będę taki. No i dzisiaj jest 14 stycznia, nie wiem jak tam wam. Niektórzy tacy z mocniejszym postanowieniem to potrafią gdzieś do lutego, do marca dociągnąć. Nie? A potem znowu nic z tego nie wychodzi. W tej sferze tak bardzo wielu z nas tęskni za tym, żeby wreszcie słowo stało się ciałem. Żeby rzeczywiście tak było, jak żeśmy mówili w modlitwie, jak żeśmy deklarowali swoim bliskim, postanawiali, że będziemy się poświęcać służbie Bożej, że zaczniemy więcej uwagi poświęcać Słowu Bożemu, że będziemy nieść innym pomoc w imieniu Jezusa Chrystusa, że będziemy zawsze, zanim cokolwiek zrobimy, pomyślimy, co Jezus zrobiłby na moim miejscu i tak dalej. I nie wiem, jak jest w waszym życiu, ale obserwuję wśród tych, w których bywam na co dzień, jak różne słowa, piękne słowa w tej sferze nie stają się ciałem, nie urzeczywistniają się. Bywa też tak, że już jako wierzący ludzie postanawiamy, że będziemy służyć Bogu, że mamy takie marzenia, aby poświęcić się, nie żyć dla siebie, nie żyć dla pieniędzy, dla wygody ludzkiej, tylko służyć Bogu. I mamy różne myśli o tym, że będziemy wspaniałe rzeczy robić dla Boga. I bywa tak niestety, że bardzo niewielkie przeszkody sprawiają, że rezygnujemy z tego, że odchodzimy od tego zamysłu. Gdy jakiś opór napotykamy, to zaczynamy wracać do tego, czym się wcześniej zajmowaliśmy
I nic z tych naszych marzeń o służbie nie wynika. Właśnie chciałem, żebyśmy wzięli tę zasadę, jak Słowo stało się ciałem w przypadku Syna Bożego, który przyszedł na ten świat, żebyśmy wzięli to do naszego życia praktycznego dzisiaj i zastosowali w tych różnych dziedzinach, w których mamy tę rozterkę, ten niedosyt, wręcz smutek nad sobą samym, że to Słowo nie staje się ciałem. Więc jaki jest biblijny porządek rzeczy, by słowa się urzeczywistniały, żeby się tak działo, jak mówimy? Otóż po pierwsze, zawsze zaczynajmy od Słowa Bożego. Jeśli cokolwiek chcemy w naszym życiu zrobić jako ludzie wierzący, a myślę, że jesteśmy tu w tym gronie ludźmi wierzącymi w Pana Jezusa Chrystusa, to zaczynajmy zawsze od Słowa Bożego. Potrzebujemy oprzeć to, co będziemy robić, o Słowo Boże. Zawieramy związek małżeński, postanawiamy wybrać jakąś szkołę, w której się będziemy uczyć, czy miejsce pracy, czy jakiś biznes osobisty założyć, albo cokolwiek tam innego zrobić. Planujemy rozpocząć jakąś służbę społeczną, czy duchową, jakąkolwiek. Trzeba nam zawsze zacząć od Słowa. Na początku musi być Słowo. Trzeba nam się skomunikować ze Słowem. Czy możemy, czy Słowo Boże daje nam podstawy do tego, żeby to zacząć w naszym życiu, żeby wystartować z tym, żeby uruchomić to, żeby właśnie tak zacząć działać, tak zacząć myśleć. Na początku jest Słowo. I tutaj właśnie w naszym życiu koniecznie tak trzeba robić, bo jeśli coś zaczniemy bez Słowa, to będziemy to potem próbowali podtrzymywać, próbowali starać się. Jak zawiążemy związek małżeński bez podstaw Słowa, niezgodnie ze Słowem, to potem będziemy próbowali łatać, jakoś ratować ten związek, jakoś tam go podtrzymywać z wielkim trudem i potem jeszcze się wyjdzie i nic z tego nie wyjdzie. Słowo. Na początku Słowo. Unikajmy wszystkiego, czego początkiem nie jest Słowo. Nie marnujmy czasu, nie angażujmy się w to wszystko, czego początkiem nie jest Słowo, czego nie można oprzeć o Słowo, co jest tylko naszym własnym pomysłem, ludzkim pomysłem, bo jest dużo takich rzeczy w codziennym życiu, w ludzkich karierach, w ludzkich marzeniach, co wprawdzie pięknie wygląda, się jawi jako wspaniała, świetlana przyszłość, ale nie jest oparte o Słowo Boże. I szkoda na to czasu, bo niczego takiego trwałego nie zbudujesz w swoim życiu. Nie utrzymasz tego. To się rozsypie któregoś dnia. To któregoś dnia nie wytrzyma próby. Nic z tego nie będzie. I trzeba będzie na nowo wszystko zaczynać. A pewnych rzeczy nie można już zacząć na nowo. One już zostają. Więc sami unikajmy takich rzeczy i nie dawajmy się wciągać w coś takiego przez innych ludzi. Bo ludzie przyjdą do nas, powiedzą, mam taki pomysł, ale super będzie. Co my tu zrobimy, jak będzie wspaniale. Sprawdźcie, nie ma podstaw Słowa. Na początku nie jest Słowo. Przychodzi ci człowiek i mówi, że mu się coś przyśniło. Przychodzi ci człowiek i mówi, że on tak sobie myślał albo widział coś w telewizji, zobaczył i my też tak zrobimy i tak dalej. Człowieku, chyba, że przychodzi do ciebie ktoś i mówi, modliłem się, czytałem Słowo. Słowo Boże do mnie dotarło. Przekonało mnie. I parę razy jeszcze sprawdziłem to. Przebadałem Pismo, czy tak jest. I mam podstawę Słowa. Chcę zaczynać. Wtedy możesz powiedzieć, okej, to ja też w to wchodzę. Bo na początku jest Słowo. Uwaga, też bardzo ważna rzecz, byśmy nie przegapili czasem posłańca Bożego, który ma
za zadanie skierować naszą uwagę na Słowo Boże, które ma nam ogłosić Słowo. Bo jak już mówiliśmy w przypadku, jak Słowo stawało się ciałem, tam pojawił się Jan, który ogłosił. To jest właśnie to. I chodzi o to, że Bóg też i do naszego życia posyła ludzi, którzy mają za zadanie, żeby skierować naszą uwagę na Słowo, żebyśmy zaczęli budować w oparciu o Słowo, żebyśmy żyli na podstawie Słowa, żeby ta konkretna rzecz w naszym życiu by wynikała ze Słowa Bożego. I dlatego Bóg posyłał, jak wiemy w historii ludu Bożego, posyłał swojego proroka, posyłał do konkretnej osoby albo do całego narodu i ten ktoś ogłaszał Słowo, obwieszczał Słowo po to, żeby ludzie, którzy słyszeli to Słowo, zaczęli zgodnie z tym Słowem postępować, żyć według tego Słowa. I do nas też Bóg posyła Słowo przez jakiegoś człowieka w jakichś okolicznościach. To nie musi być ktoś, kto ma tytuł prorok. To może być siostra lub brat, to może być nawet dziecko, kto w jakimś momencie do nas się zwróci, przekaże nam Słowo od Boga. Po to w ogóle Bóg daje dary Ducha Świętego, żeby właśnie bracia i siostry, ludzie wierzący między sobą, żeby sobie tak usługiwali. Bóg chce się posługiwać jednymi względem drugich, żeby właśnie to Słowo Boga, Słowo, które będzie początkiem czegoś ważnego w naszym życiu, było w nas zaszczepione. Ktoś powie, no ale mamy Biblię, po co nam inni? Właśnie chodzi o to, że my sami często nie jesteśmy dostatecznym autorytetem w takich sprawach. Potrzebne jest świadectwo kogoś innego, Słowo posłane przez kogoś innego, które dotrze do nas, przeniknie naszą duszę, zostaje przyjęte przez nas i wtedy się zaczyna spełniać. Bóg nie robi niczego, zanim właśnie swojego Słowa do nas nie pośle. Nic się nie zaczyna z tego, co dobre, co Boże w naszym życiu, jeśli wcześniej nie zostanie to obwieszczone przez Słowo Boże. I dlatego trzeba, żebyśmy byli wrażliwi, żebyśmy byli czujni, żebyśmy mieli uszy otwarte, serce wrażliwe, co Bóg do mnie mówi, że tego nie przegapić. Też jeśli chcemy, żeby Słowo Boże w naszym życiu się urzeczywistniało, to ważne, żebyśmy nie ulegali opiniom i zachowaniu tak zwanej większości. Gdy Bóg coś chce zapoczątkować w naszym życiu, mówi do nas, posyła do nas Słowo, ważne, żebyśmy nie uzależnili przyjęcia tego Słowa i stosowania tego Słowa od tego, jakie jest zdanie większości. Bo większość wtedy nie przyjęła Syna Bożego i dzisiaj też większość bardzo często rozmija się z tym, jaka jest wola Boża, jakie jest Słowo do zastosowania w danym czasie, a zwłaszcza w naszym osobistym życiu. Ważne, żebyśmy nie przejmowali się tym, co mówią inni ludzie. Żebyśmy się nie kierowali, nie robili głosowania. Czy wprowadzamy to, czy nie wprowadzamy. Bo głosowanie większości często może się tak właśnie skończyć, jak to było z przyjściem Syna Bożego, że przyszedł do swoich, ale swoich go w ogóle nie przyjęli. Tylko niektórzy go przyjęli. Ważne, żebyśmy Słowo Boże usłyszeli i na Słowie budowali. Jeśli budujemy na Słowie, to cały świat może być przeciwko nam. To mogą się nas wyśmiewać, to mogą mówić, żeśmy, a co tam, głupotę jakąś robimy. Nie, tak to możemy być głupi w oczach tego świata rzeczywiście. I trwajmy w posłuszeństwie Słowu Bożemu, które gwarantuje nam przejście od złudzeń, od iluzji do rzeczywistości. Pan powiedział, jeśli pozostaniecie we mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam. To jest ta tajemnica, żeby
początkiem wszystkiego w naszym życiu było Słowo, bo wtedy nasze życie będzie stabilne, będzie oparte o mocny fundament i abyśmy trwali w posłuszeństwie Słowu Bożemu. Gdy jesteśmy kuszeni do tego, żeby odejść od tego prostolinijnego posłuszeństwa Słowu Bożemu, żeby być trochę bardziej nowoczesny niż Słowo Boże, kiedy jesteśmy namawiani w różny sposób, także w obrębie Kościoła, do różnych nowości, trwajmy w posłuszeństwie Słowu Bożemu, a na pewno nie będziemy żyli w sferze złudzeń, w sferze iluzji, ale w rzeczywistości. Słowo będzie stawało się w naszym życiu ciałem. Właśnie to chciałem dzisiaj zostawić nam do przemyślenia. Jeżeli mamy z tym problem, ja nie chcę nikomu absolutnie coś takiego wmawiać, że mamy problem, że wypowiadamy jakieś słowa, a potem nic z tego nie wynika. Ale jeśli mamy takie doświadczenie, że łatwo nam wypowiedzieć jakieś słowo, zwłaszcza w modlitwie, obiecać coś Panu Jezusowi, obiecać coś swoim bliskim, że tacy i tacy będziemy, że to będziemy robić, że to wprowadzamy, że teraz będzie tak, już tak nie będzie, jak było i tak dalej. I widzimy, że jest to kruche, jest to słabe. To właśnie chciałem was zachęcić do tego, żebyśmy wzięli ten wzorzec, tę lekcję krótką ze Słowa Bożego i abyśmy zawsze zaczynali od Słowa Bożego. Byśmy nie wchodzili w coś, czego początkiem nie jest Słowo Boże. Byśmy uważnie słuchali, bo Bóg będzie do nas mówić i żebyśmy to przyjęli dobrym sercem i na podstawie usłyszanego, przyjętego słowa zaczynali żyć. Byśmy się trzymali tego, co pochodzi z ust Bożych, jak kotwicy, jako czegoś mocnego, coś, co daje nam stabilność i gwarancję. I tak właśnie będzie. Więc niech słowo staje się ciałem w naszym życiu. Życzę wam tego z całego serca, bracia i siostry.